Witam was w drugim sezonie 365 dni Farming Simulator, czyli codziennie będziemy sobie grali farminga, ale ta seria, ten sezon będzie się troszeczkę różnił, bo będziemy sobie grali codziennie farminga, aż wyjdzie nowy farming. Sezon całkowicie zmieniony na nowej mapie, nowy styl, nowe gospodarstwo. Ja znajduję się aktualnie w swojej sypialni, jest godzina 12.06 jak widzicie. I jakbyście chcieli zobaczyć, to u mnie w systemie też jest 12, a tutaj 07, czyli minutka przeskoczyła. Ale jest 27 marca, tu też mamy 27 marca. Więc wszystko się dzieje na serwerze, można powiedzieć, dedyku 24/7 i czas jest taki sam, data jest taka sama, więc wszystko jest totalnie realnie. Chałupa jak chałupa, taka zwykła, to jakaś kuchnia, tu taka, tu takie właśnie też taka kuchnia tutaj jest, tutaj można sobie pojeść, jakieś kanapeczki i tak dalej. Chałupa mega fajna mi się z modów trafiła, aż sam jestem w szoku, że taka fajna chałupa mi się tutaj trafiła. Ma zapalane światła, wszystko, to jest moja fura, takie ładne oto Audi, jakbyście chcieli zauważyć, a to jest oto mojego gospodarstwo. A żeby robić takie fajne gospodarstwa, trzeba wejść na niebie, a tam na niebie znajdziecie zarąbiste giereczki i oczywiście symulatory, takie jak Farming Simulator, czy inne symulatory, a najlepiej wejść w kategorię symulatory, bo tam znajdziecie jeszcze więcej symulatorów w tanich ceniach, tańsze niż na Steamie i w sklepie, więc jedyne co wam pozostaje to tam wejść, kupić i zapłacić sobie i tyle. Więc dzisiaj, 27 marca, jest pierwszy dzień, kiedy zaczynamy sobie grać codziennie, dzień farminga. Ja wam na razie pokażę, co ja tutaj ogólnie mam na tym gospodarstwie. Tutaj tak, mamy sobie header do bizona, dwie oczywiście są tutaj już kosiareczki, bo też mamy łąki, zaraz wam pokażę, ile zresztą mamy pola i tak dalej, ale to po maszynkach. Tutaj mamy też sprzęt do właśnie do łąki, jest tu taka ładna zgrabiareczka, przewracareczki typu diabełek, dwa pługi dwuskibowe, talerzóweczka i sadzarka do ziemniaków. Ogólnie w tym sezonie będziemy takim gospodarstwem o wiele bardziej zróżnicowanym, co uważam na pewno będzie ciekawe. Tutaj w tym oto garażu znajdują się dwa siewniki, poznaniak i tutaj wspaniała właśnie owijareczka do belek. Zapytacie, czemu mam 337 tysięcy? No bo nie jestem biedakiem. W tym roku jestem troszeczkę bogatszym rolnikiem, ale to nie oznacza, że będziemy wywalać hajs w błoto. Czeka nas jeszcze dużo wydatków, a jakich to zaraz zobaczycie. Tutaj ogólnie posiadamy wspaniałe siewniki do kukurydzy. Tutaj mamy wspaniałe kultywatory, prasa Sipma i mamy również tak, Massey Ferguson 225, pierwszy ciągnik. Drugi ciągnik, Zetor 4340, też bardzo fajny, on ma około chyba, nie pamiętam, 56 koni i tak dalej, więc to jest taki nasz największy ciągnik aktualnie, do jakichś takich większych prac. Tu oczywiście ciapek, tak zwana 30, czyli C330 Ursus i jedyny nasz na razie ciągnik z turem, czyli C360 Ursusik elegancki z ładowaczem czołowym. Oczywiście tu jakiś rozrzutnik, tutaj jakiś jeszcze beczka elegancka, no i rozsiewacz do wapna, opryskiwacz, rozrzutnik do nawozu. Tutaj znajduje się silos na obornik dla naszych krówek. A tutaj główna maszyna tych żniw, czyli Bizon Z056. Miał być w kabinie albo chociaż z daszkiem, ale ten garaż to jest jedyny garaż, gdzie w ogóle nam ten bizon jest w stanie się zmieścić. Nigdzie, ale to nigdzie ten bizon nie jest w stanie się zmieścić oprócz tego garażu, więc musiałem zdecydować się na taką zwykłą wersję bez kabiny. Może na lato na żniwa kabinę sobie do niego zamontujemy. A tutaj obora z krówkami, siema krówki, o kurde, byk. Tutaj jest byk, trzeba uważać, żeby nas tutaj nie zabodział, bo tutaj może być grubo. Czekajcie, może nie ucieknął. Więc tutaj te krówki sobie są, tu jest aktualnie 10 krówek i jeden byk. One aktualnie są głodne, nie mają słomy, nic, więc dzisiaj sobie to wszystko uzupełnimy, bo to nowe gospodarstwo. A chciałbym wam tylko pokazać, jak to wszystko wyglądało przed moim wejściem na to gospodarstwo. Tutaj jeszcze pusty warsztat, ale też tu coś będzie można robić. No ja ogólnie wam powiem, że te gospodarstwo było pod młotek, był tu jakiś taki podobno pijak, taki facet, co tam się bardzo tym nie zajmował i to wszystko zarosło. Ja to, można powiedzieć, odrodziłem, upiększyłem i mam nadzieję, że to gospodarstwo będzie fajnie funkcjonować. Tu jeszcze są świnki. A ty co, uciekłeś, tuczniku? Ej, czekaj, tutaj tak, mamy maciorki dwie, okej, jest knur.
I tu już normalnie takie ładne walchraczki są tutaj u nas eleganckie. Tylko ten coś uciekł. Halo, halo, wracaj, wracaj do kuczy, do kuczy. Kucz. Tutaj mamy dwie autosanki eleganckie. Jedna z karbowanymi takimi burtami, druga z prostymi burtami. Jedna taka starsza, jedna taka nowsza. Tutaj taka sprawa do mieszania na paszy dla krówek, taka niewielka. No i ta szopa też jeszcze nie zagospodarowana. Ale spokojnie, to nie koniec. Zaraz wam pokażę drugą część swojego gospodarstwa. Dobra, tutaj zamykamy sobie, odpalamy sobie naszą audycję i jedziemy na drugą część naszego gospodarstwa. Zobaczycie, co tam się znajduje. Po drodze jeszcze będziecie mogli zwiedzić tutaj okolice, mapa to Sokole, jakby ktoś nie wiedział, mapa to Sokole. Ludzie tutaj chyba elegancko sobie zmierzają po ulicach. Coś się może dzieje, może jakiś strajk znowu będzie. Ogólnie bardzo fajna mieścina, mamy tutaj kościół, jakiś sklep i tak dalej. Naprawdę bardzo warto sobie tutaj przyjeżdżać, odwiedzać mnie i nie tylko. O, i tutaj jest zaraz druga część naszego gospodarstwa, bo tak jak wam mówiłem, nie jesteśmy już takim biednym rolnikiem, troszeczkę się odkuliśmy od takiej typowej biedy i tutaj zobaczcie, co udało nam się postawić. Sobie tutaj wjedziemy, bo to jest wszystko nasze. Zgaszę sobie audycję i zobaczcie. Mamy tutaj takie, druga część gospodarstwa, i tutaj zamknę tutaj tą bramę elegancko, o, dopchamy ją do końca. Tu jest nasza druga część gospodarstwa, tu są ogólnie kurniki. Jeden kurnik, możecie sobie zobaczyć, już jest zapełniony 1500 kurami elegancko. Zobaczcie, tutaj kury są, one były już wstawione na jesień, małe kurczaki, więc one są już troszeczkę podrosły. Te kury głównie są na jedzenie. One już mają 6 miesięcy, więc jeszcze sobie pewnie troszeczkę je podtrzymamy albo i nie i będziemy je ogólnie już, można powiedzieć, stąd wywalać. A konkretnie sprzedawać do rzeźni. Troszeczkę trzeba będzie tylko je odchechłać, trochę nakarmić, bo są strasznie chude i mogą mieć po prostu bardzo mało mięsa w sobie, więc mogą nam po prostu za nie za mało zapłacić. Jak widzicie, tutaj jest pierwszy kurnik, a tu jest drugi kurnik. I w drugim kurniku możecie zobaczyć, że tutaj jest pusto. Tu jest masę gnoju, to jest pozostałość po właśnie poprzednich kurach, które tutaj były i zostały po prostu zabrane. Zostało tutaj masę gnoju, ten cały gnój z tego kurnika trzeba będzie wywieźć. A tutaj możecie zobaczyć, tu też jest taki warsztacik jeden, tu macie też taki warsztacik drugi, a tutaj odsunę, tu jest Anna ogólnie, tu jest właśnie kombajn ziemniaczany Anna, on mi się nie zmieścił na gospodarstwie, więc stwierdziłem, że tutaj będzie dla niego dobre miejsce i taka oto ładowarka można powiedzieć czołowa, ja wam ją pokażę, bardzo elegancka, nią ogólnie będziemy sobie właśnie ładować obornik z tego kurnika, czy też wykonywać inne prace potrzebne właśnie na tym gospodarstwie. Teraz wam pokażę, jakie pola posiadam. Aktualnie posiadam 10 hektarów gruntów ornych plus jeszcze chyba z 1,5 hektara łąki. Tutaj, moi drodzy, znajduje się moja łąka. Jest ona bardzo spora. Zresztą to zobaczycie pewnie już na pierwszych odcinkach wiosennych, jak i na pierwszych tam streamach, które będę prowadził z widzami właśnie z tej serii. Tutaj mamy eleganckie duże pole. Ona jest aktualnie chyba z tego co wiem tylko zaorane. Tak samo te tutaj pole jest tylko zaorane. Tutaj już rośnie pszenica zasiana o zimo. Tutaj też jeszcze mamy pszenicę o zimą obok. Bo nawet można zobaczyć vis-a-vis, ale jest strasznie zachwaszczona. No mówię, to jest wszystko po tym poprzednim właścicielu. Bardzo zaniedbane. Musimy to wszystko, można powiedzieć, wkrzesić i doprowadzić do porządku. Tutaj na tym polu trochę jęczmienia. Tutaj pusto, tu trochę jęczmienia. No i z pól ogólnie byłoby na tyle. Mamy sporo tych pól jeszcze, można powiedzieć, do zasiania właśnie wiosną. Już wiadomo, w marcu się nie wyrobimy z zasiewem pszenicy czy jęczmieniu, ale mam taki pomysł, żeby w tym roku zasiać sobie sporo kukurydzy, jak i kochani sporo ziemniaku. Zasadzić sobie. To jest taki mój plan właśnie na tą wiosnę. To w jakichś okolicach kwietnia będziemy już sobie realizować i ziemniaki, i kukurydzę. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Pytacie pewnie, czemu mamy jeszcze 300 tysięcy? Taką kwotę sobie jeszcze zostawiłem, taką, mógłbym powiedzieć, inwestycyjną, no bo tak. Musimy cały czas zamawiać sobie paszę dla naszych kur. Tutaj do tego kurnika. Dodatkowo, aktualnie nie mamy żadnych plonów, więc musimy dokarmiać i krowy, i świnie, więc to wszystko będzie kosztować. Dodatkowo, nie zapomniajmy o tym, że... No, jeszcze nawozy trzeba będzie dokupić, jeszcze materiał siewny trzeba będzie dokupić, bardzo dużo wydatków nas czeka i stwierdziłem, że 300 tysięcy to będzie naprawdę taka spoko kwota na to, żeby sobie jeszcze ewentualnie coś tam dorobić i tak dalej.
Właśnie zaraz czeka nas spory wydatek, bo zadzwoniłem sobie do takiego jednego większego bambera we wsi, takiego już no porządnego gospodarza. Udało mi się ostatnio go poznać na wyborach do, na takich prawyborach do sołtysa w naszej wsi. No i on ogólnie stwierdził, że sprzeda mi właśnie kilka belek słomy, trochę siana, bo mu zostało jeszcze z sezonu. No i ogólnie on też tak, można powiedzieć, ma taką hurtownię z różnymi właśnie nawozami, nie tylko. No i u niego sobie też zamówiliśmy trochę paszy dla świń, co by nasze świnki miały co pojeść. Wracamy na gospodarstwo. Możecie zawsze napisać w komentarzu, jak oceniacie moją gospodarkę. Możecie napisać, jak wam się podoba. Tu ogólnie jeszcze mamy taką altankę. Tu właśnie takie rzeczy, wiecie, żeby sobie grilla, majóweczkę zrobić i tak dalej, i tak dalej. Podobna ta audycja ma pasażer moca i da się w niej siedzieć w kilka osób. Ja jestem ciekawy, jak to wszystko będzie. Na streamach przetestujemy. Dobra, ja biorę sobie już moją 60 i będę sobie jechał po... Będę sobie jechał po belki. Tylko nie wiem, czy ta łyżka do gnoju będzie dobra. Nie wiem, czy sobie nie założyć taki do palet. Dobra, odpalamy. 60, dobra sztuka. Pompa działa, tur działa i tak dalej. Elegancko, dobra. Ja sobie jeszcze może odczepię tutaj właśnie tą łyżkę z tym, do tego obornika, te widły. Okej, dobra, odczepione. I pojedziemy sobie właśnie do sklepu po jakieś właśnie łyżkę do palet, więc to kolejne koszty nas czekają. Tutaj też fajnie się otwierają drzwi w tej 60, też bardzo fajna sprawa. Dobra, tu podczepiamy jeszcze te wężegi. Tu też wszystko podczepione, podczepione. No to ruszamy. Dojeżdżamy do tego bambera, do jego posiadłości. No ale chałupę ten ma fest fest. Porządną, porządną. Dobra, my sobie tutaj wjeżdżamy elegancko, dobra. I chyba te belki są nasze, tylko jeszcze będziemy musieli mu za nie zapłacić. A tutaj on też właśnie realizuje przewozy paszy. Tam ma też duże silosy i tak dalej. Realizuje przewozy paszy właśnie do kurników. Więc ja sobie do niego podejdę, zgaszę traktor i się rozliczymy. On sobie za wszystko policzył 20 tysięcy. Trochę sporo, no ale dobra, no na start trzeba, tak? No to no trudno, no co zrobimy? Dobra, musimy sobie teraz to wszystko załadować. Czyli tak, są 4, nie, tu jest 8 belek, 8 belek i 4 pasze dla świń. Dobra, okej. No i mówił, że nam jeszcze przywiezie tutaj właśnie cysternę, taką, cysternę pasze do kurnika, więc też spoko. Ale powiem wam, że to jest chyba jedyne moje gospodarstwo, które udało mi się zrobić tak fajne i stylowe. Możecie napisać w komentarzu, no, ile oceniacie. Nie wiem, jak się wam podoba, ale mi się po prostu podoba mega. Jest takie ciasne, fajne, takie przytulne mega. Naprawdę wydaje mi się, że jest zrobione w takim mega fajnym stylu. Jeszcze ta druga część z tym z tymi kurnikami. O, elegancko mi słoma weszła na full. Zobaczmy, jak to wygląda. O, mają elegancko podścielone. Zarąbiście. Halo, 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 czemu moja świnia uciekła? Ej! Ej! Ej, 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 wracaj! Halo, czemu te świnie uciekają, że ja nie zamknąłem drzwi? Nie no, drzwi są zamknięte. Żadne inne nie uciekły, tylko ta jedna uciekła. Co jest w ogóle grane? Halo! Świnie, nie uciekać! Aha, to nieźle, gdzieś spitoliła fest, teraz nawet nie wiem, gdzie jest. No nieźle, to mamy jedną świnię mniej. Cholera, trzeba tą bramę wszystko zamykać, bo to zostawisz pootwierane, to ci pół tego, pół zwierząt poucieka. Gdzieś cholera te druty może są nieszczelne czy coś. Otwieramy tutaj. O, już wlazła, już se wlazła. Dobra, tutaj zaraz przyniesiemy im żarcie i zobaczymy, ile tutaj wejdzie tego żarcia dla nich. No już tu widzę, w korytkach mają ponasypywane elegancko. Warchlaczki tutaj, młode tuczniczki.
Ile one mają? No, tak powiem wam, spoko niby. Połowa koryta zapełnionego, no ale tu jeszcze w sumie, tu jeszcze drugie cztery Big Bagów by mogło na spokojnie wejść, no ale trochę będą miały, przynajmniej co pojeść. Jakby nie patrzeć, to się trochę napracowaliśmy i tutaj nie ma o czym mówić, zamykamy se elegancko. No, wam powiem, trochę już popracowaliśmy, to zamykamy sobie tak, krówki są już ogarnięte, też tutaj zamykamy elegancko, krówki mają i paszę, i słomę, mają co jeść, mają na czym spać, mięciutko, elegancko, dobra, świnki też mają, tak, kurki też, a nie, zapomnieliśmy o kurkach! Ty, trzeba dzwonić do tego chłopa, żeby on wiózł już tą paszę. Dobra, otwieramy bramę, bo już chłop tutaj przyjechał z ziarnem. Kurki już powinny być bardziej radosne, że mają co jeść, ale też tak widać po nich, że są zadowolone, paśniki pełne i tak dalej. No to elegancko, elegancko, niech one se rosną, a później je sprzedamy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mój challenge codziennego grania w Farminga się udaje, jak to wszystko wygląda od środka, albo chcecie na przykład zagrać ze mną w którymś odcinku na tym właśnie serwerze 365 dni, to koniecznie, ale to koniecznie wbijajcie do mnie na Discorda, tam są cały czas na strefie farmingowej jakieś info o serii 365 dni, kiedy, co, jak i tak dalej. Zawsze jak szukam ludzi do nagrywki, to tam również piszę. Więc bardzo serdecznie was zapraszam na tą serię i do zobaczenia. Trzymajcie się!